Chciałam podzielić się z Wami takim krótkim świadectwem z ostatnich dni. Chodzi o to, jak ważna jest nasza postawa wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Jak ważne jest to, aby prezentować normalność, aby zaprezentować normalnego Chrystusa. I byliśmy teraz w Nowym Sączu, Rafciu nagrywał kolejny kawałek w piątek i byliśmy u osoby, która już zna Rafała bardzo wiele, wiele lat. Tam właśnie w tym studiu ten chłopak nagrywa jego piosenki, ale też masteringuje nasze materiały, nasze rzeczy z uwielbienia, nasze piosenki uwielbienia. I też po konferencji dostał bardzo duży plik, czterogodzinny, do przerobienia naszej całej konferencji i spędził z tym materiałem bardzo dużo czasu. We mnie było takie przekonanie, że na pewno to, co dostaję, też na niego oddziałuje. I miałam teraz możliwość porozmawiania z nim troszkę więcej i bardzo trafnymi, uważam, spostrzeżeniami się z nami podzielił. Otworzył się w ogóle przed nami i powiedział, że tak naprawdę na początku tak myślał, że jesteśmy sektą. Powiedział to otwarcie. Nie wiedział, jak ten temat ugryźć. No, Rafał zmienia się po prostu nagle z takiego też myślenia przestępczego. Okazuje się, że zakłada rodzinę, przychodzi do kościoła. No, ten chłopak nie wiedział, co to jest za bryła. Przychodzi, w ogóle okazuje się, że normalnie pracuje, ma żonę. Też żona w ciąży, dowiedział się tak w piątek, bardzo się ucieszył. I całkowicie był zaskoczony tym, co się dzieje. I uważam, że takie trzy czynniki przyczyniły się do tego, że on zaczął w ogóle zmieniać myślenie, zmieniać też, że dogoniła go taka świadomość tego, co tak naprawdę my robimy. I pierwszą rzecz, którą powiedział właśnie, to owoc życia Rafała. Powiedział to właśnie, że to jest świadectwo życia, że nawet ludzie go pytali, co się z Rafałem stało. Na początku on też jakby uczestniczył w tych różnych rozmowach, ale później, a teraz on świadczy o nim. On opowiadał, że on mówi, ale jak to przecież on, Rafał się bardzo zmienił. Rafał już nie prowadzi tego przestępczego życia, że ma żonę, pracę, nagrywa kolejne kawałki. Jest to całkowicie inny człowiek i on bardzo widzi tą zmianę. Bardzo, ponieważ też znał go w starym życiu. I ta zmiana dla niego jest mega widoczna. Drugi czynnik to są właśnie nasze materiały. I on nawet przyznał, że kiedy masteringował, kiedy obrabiał te nasze materiały, tak fajnie to tak powiedział, że wiecie, miałem takie wewnętrzne coś, że miałem takie odczucie pozytywne, że to jest coś dobrego, że to mnie nie rani, jego, że to nie rani, jego nie obraża to, co robimy. I przyszła do niego taka świadomość, że właśnie w taki sposób uwielbiamy Jezusa. W taki sposób Go uwielbiamy. I trzeci czynnik to to, on o tym pamiętał, ja nie pamiętałam tego, on o tym pamiętał, że jakiś czas temu byliśmy w Sączu większą taką grupą naszych osób tutaj z kościoła, ponieważ nagrywany był kolejny kawałek Rafcia tam w Sączu. I on zobaczył w nas ludzi, którzy z szacunkiem się do siebie odnoszą, którzy mówi, ktoś tam był głodny, to już kolejna osoba gdzieś tam z plecaka szuka, daje mu jedzenie. I on to, nie wiedziałam nawet, że on to wszystko obserwował. Obserwował nasze postawy wobec siebie nawzajem. Obserwował to i stwierdził, że tak chciałby, żeby było na świecie. Że tak mu się to spodobało. I ta postawa nasza wtedy, i zobaczył nas jako rodzinę. Ta postawa mu się bardzo spodobała. Wierzę w to bardzo, że te trzy czynniki oddziałują na niego cały czas. Ja też mu głosiłam Ewangelię, tam będąc z nim. I wierzę w to, że po prostu on zostanie przekonany przez Ducha Świętego i narodzi się na nowo. Wierzę w to bardzo. I właśnie zaznaczę, jak ważna jest ta postawa nasza, przecież tam, gdzie jesteśmy, i bycie normalnym. Właśnie on sam użył tych słów. Ja mu w te słów nie włożyłam usta. On powiedział, zobaczyłem was, Kasia, Rafał, normalność. Normalność. Amen.